Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie zaprezentuję Wam urządzenie od Mediatechu, model MT3588. Jest to bezprzewodowy odbiornik Bluetooth do słuchawek kablowych i zestawów audio. Tak prezentuje się samo urządzenie w pudełeczku. Na pudełku znajdziecie informacje w dwóch językach. Jest również język polski, zobaczcie. Dowiemy się z tego pudełeczka, że właśnie jest to bezprzewodowy odbiornik, współpracuje z większością interfejsów Bluetooth w smartfonach i telefonach komórkowych. Posiada przyciski odbierania połączeń głośności i sterowania mediami, ma wbudowany czuły mikrofon, łatwe parowanie i obsługa, energooszczędny interfejs Bluetooth w wersji 4.1 plus EDR. Zasięg transmisji do 10 metrów i faktycznie tutaj muszę Wam powiedzieć, że ten zasięg jest rewelacyjny. Nawet w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie są ściany, spokojnie te 10 metrów funkcjonuje i nawet na taką odległość możecie słuchać swojej ulubionej muzyki. Jest też informacja o zasilaniu, że jest zastosowany akumulator litowo-polimerowy. Czas działania około 3 godzin, w zależności oczywiście od podłączonego urządzenia. Czas ładowania to około 30 minut za pomocą złącza micro USB. Jest też informacja, że w zestawie znajduje się przejściówka jack-jack, jak również zaczep ubraniowy. O tym zaczepie za chwilkę powiem troszeczkę więcej. To skoro już opowiedziałem troszeczkę o tym urządzeniu, to teraz otworzymy sobie opakowanie i co widzimy. Zacznę od tych najmniejszych elementów, czyli w tym momencie kabel USB, USB zwykłe i micro USB, instrukcja obsługi. I instrukcja obsługi, słuchajcie, jest dość obszerna, ponieważ jest tutaj sporo języków. W wielu językach zapisana jest instrukcja obsługi i z instrukcji obsługi dowiemy się przede wszystkim, gdzie na urządzeniu znajdują się konkretne przyciski, jaka jest ich funkcja. Dowiecie się również, że to urządzenie, ten odbiornik może pełnić również rolę zestawu głośnomówiącego. I tutaj macie pełen opis, który przycisk odpowiada za odbieranie i wyłączanie rozmów telefonicznych. Jest też informacja o tym, że możemy zwiększyć lub zmniejszyć głos, ściszyć oczywiście lub podgłośnić ulubione utwory, które słuchacie. No i oczywiście jest informacja o wykorzystaniu gniazda aux w samochodzie, czyli w wejście, które znajduje się w wielu radiach samochodowych, a do czego zaraz zobaczycie. W zestawie jest również końcówka, o której wspominałem, metalowa, jack do podłączenia, no i samo urządzenie. Zobaczcie, urządzenie wygląda w ten sposób. Tutaj jest ten klips, o którym była mowa. No i teraz tak, z góry tak naprawdę są tutaj trzy przyciski. Pierwszy z tych przycisków służy do przewijania utworu i podgłaśniania dźwięku. Drugi służy do włączenia, wyłączenia tego odbiornika oraz włączania i wyłączania rozmów telefonicznych. No i ostatni służy do ściszania muzyki i również przewijania utworu. Tutaj jest też dioda, o, tak, teraz jej nie zobaczycie, a zaraz włączę to urządzenie i będziecie wtedy widzieć, ale jest taki mały otworek i w tym otworku jest dioda. Jak ona świeci na niebiesko, to oznacza, że urządzenie jest sparowane i działa poprawnie. Jak świeci na na przemian na czerwono i na kolor niebieski, to oznacza, że oczekuje na połączenie. No i poniżej są jeszcze dwie dziurki. Te dwie dziurki służą do tego, żeby zbierać dźwięk. Tam jest zbudowany mikrofon, no i przez te dziurki dostaje się dźwięk do mikrofonu. Dzięki temu możemy wykorzystać to urządzenie jako zestaw głośnomówiący w samochodzie. Z góry jest wejście jack na słuchawki, a na dole jest wejście micro USB na ładowarkę. Urządzenie to świetnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie się znajdujecie. Zarówno w domu,
jak i podczas spaceru czy joggingu, biegając po parku. Idealne rozwiązanie również dla kierowców. Dlaczego? Ponieważ standardowy smartfon i słuchawki przewodowe, tak, ważne, żeby one były przewodowe, jak przesłać dźwięk między jednym urządzeniem a drugim, nie podłączając tych słuchawek bezpośrednio do smartfona. Na przykład podczas biegania jest to dość istotne, albo podczas jakiejś imprezy, gdzie zostawiacie telefon i chcielibyście podłączyć jakiś głośnik zewnętrzny, ale nie macie takiego długiego kabla, albo na przykład biegniecie i chcecie mieć zestaw głośno mówiący pod ręką, bo jak ktoś do Was zadzwoni, to wtedy łatwiej jest rozmawiać niż szukać telefonu. To urządzenie wszędzie tam świetnie Wam się sprawdzi. Albo w samochodzie, jak macie, chcecie sobie puścić swoją ulubioną muzykę, no i teraz jest problem, ponieważ Wasze radio nie ma Bluetooth, no i nie możecie tej muzyki puścić z telefonu. Tam się przyda właśnie to urządzenie, ten odbiornik. Pokażę Wam może, jak to działa. Po pierwsze włączamy sobie w ogóle to urządzenie, czyli przyciskamy ten środkowy przycisk. Chwilę czekamy. O, zobaczcie, zaświeciła się dioda, teraz ją pewnie widzicie. No i teraz przechodzimy do aparatu, do smartfona, włączacie Bluetooth. W ten sposób widzicie MT3588, klikacie i parujecie urządzenie. W ten sposób, o, zobaczcie. O, teraz powinno zaświecić na, tak, jest połączenie i przestało mrugać. To oznacza, że wszystko działa poprawnie. I teraz zobaczcie, podłączamy sobie słuchaweczki. Następnie włączamy muzykę. Jest informacja, że jest połączenie. Słyszycie? Dźwięk jest, dobiega ze słuchawek, a te słuchawki są zupełnie osobno, nie są podłączone do telefonu. I teraz telefon mogę sobie tutaj zostawić i z tymi słuchawkami pójść sobie w zupełnie inne miejsce. Przetestujmy teraz opcję zestawu słuchawkowego. Mam dwa smartfony. Ten jest sparowany. Ten, z tego będę dzwonił. W momencie nawiązywania połączenia słyszymy informację, komunikat o tym, że dzwoni ktoś do nas i podawany jest nam numer telefonu. Także dzięki temu wiemy, kto do nas dzwoni, znamy jego numer telefonu. Widzieliście zastosowanie tego bezprzewodowego odbiornika w warunkach mieszkaniowych, gdzie podłączaliśmy słuchawki do smartfonu właśnie za pomocą tego urządzenia. A teraz pokażę Wam świetne rozwiązanie dla wszystkich kierowców, którzy akurat posiadają, tak jak ja w tej chwili, radio, które jest zbudowanym AUX-em, a nie ma Bluetooth, czyli chcielibyśmy puścić swoją ulubioną muzykę, a niestety nie mamy takiej możliwości, no z tego prostego powodu, że radio nie daje nam tej możliwości. W związku z tym to urządzenie od MediaTechu świetnie się sprawdzi. Po podłączeniu końcówki, tej przejściówki do naszego nadajnika, wkładamy urządzenie do wejścia AUX w radiu, włączamy radio. O, w ten sposób. No i następnie parujemy urządzenie Bluetooth. I jak już urządzenie Bluetooth jest sparowane, w tym momencie możemy puścić tą naszą ulubioną muzykę, którą chcielibyśmy podczas jazdy słuchać. Włączamy muzykę i możemy jechać w trasę z taką muzyką, jaką chcemy. Możemy również puszczać taką muzykę z YouTube'a, z MP3, no, z każdego praktycznie źródła możemy
tą muzykę puszczać i będzie ona świetnie odtwarzana w głośnikach naszego samochodu. Urządzenie to świetnie będzie komponowało się również z innymi produktami Mediatechu, na przykład taką lampką, która jest też głośnikiem. Zobaczcie, jak to działa. Wkładamy tą przejściówkę do wejścia AUX, podłączamy nadajnik. Now is AUX in mode. I puszczamy muzykę. I zobaczcie, idealny zestaw na przykład na biwak, bo lampkę sobie możecie powiesić, lampka świeci, można ją wyłączyć, a wy macie pełną kontrolę, co puszczacie, jaką muzykę puszczacie, możecie dać głośniej, możecie dać ciszej, macie pełne sterowanie. Sami widzicie, że ten oto malutki odbiornik Bluetooth rewelacyjnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie się znajdujecie. Czy to podczas biegania, czy podczas jazdy na rowerze, czy w samochodzie, w mieszkaniu, wszędzie, gdzie chcecie uzyskać bezprzewodowy dostęp do swojej muzyki, wszędzie tam to urządzenie świetnie się sprawdzi. Sami widzicie, że urządzenie świetnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie będziecie. Zarówno podczas jazdy na rowerze, podczas biegania, w domu, jeżeli jesteście w samochodzie, wszędzie tam ten odbiornik Bluetooth sprawdzi się rewelacyjnie. I na pewno będzie to tańsze rozwiązanie, bo zakup tego typu słuchawek przewodowych, nawet dużo lepszej jakości, jest dużo tańszy, wraz z, oczywiście z tym nadajnikiem, jest dużo tańszy niż zakup słuchawek Bluetooth. No, słuchawki Bluetooth naprawdę nie są tanie, a zwłaszcza dobrej jakości. Dajcie znać, czy używacie tego typu urządzeń, co sądzicie o tym nadajniku. Czekam na Wasze opinie. No i cóż, jeżeli film Wam się podobał, liczę na lajki. Subskrybujcie nasz kanał, bo warto. I do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!